Alech Barcewicz, witam i zapraszam. Czarny piątek Europy. Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. David Cameron opuszcza fotel jej premiera. Czy polityczne trzęsienie ziemi spowodowane Brexitem będzie początkiem końca Unii Europejskiej? Moimi gośćmi są Tadeusz Iwiński, SLD, były sekretarz stanu w kancelarii premiera, były wiceszef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Witam. Kłaniam się Państwu. I Adam Jasser, były minister w kancelarii premiera, jak również dyrektor fundacji Demos Europa. Dzień dobry. Witam panów. Niedawno w tym studiu pan profesor był gotów postawić dolary przeciwko orzechom, że Brexitu nie będzie, a jednak się stało. Jak pan ocenia wyniki referendum? No to prawda, tak powiedziałem i byłem przekonany, podobnie jak przytłaczająca większość obserwatorów, analityków, także gospodarczych, przecież nawet telewizja Sky News już po zakończeniu głosowania wczoraj wieczorem też podała, że większością 52 do 48% nie będzie Brexitu. I to tylko skłania no, do takiej konkluzji, że w dzisiejszych czasach pełnych procesów trudnych do przewidzenia, a nawet ja napisałem taki szkic jakiś czas temu, rok temu, pełnych chaosu, jedyną pewną rzeczą jest niepewność. I to jest cios istotny w proces integracji europejskiej, aczkolwiek tej integracji nie hamuje, ale wymaga na pewno takiego poważnego przemyślenia. Uważam, że są potrzebne jej formy nowe, tym bardziej, że na Unii Europejskiej wzorowały się liczne ugrupowania z innych części świata, z Afryki, chociażby Unia Europejska, ASEAN, z Azji Południowo-Wschodniej, latynoskie struktury. I to wszystko może prowadzić też do, w pewnej perspektywie, do rozpadu Zjednoczonego Królestwa, ja już nie mówię o Unii Europejskiej. No właśnie o tym pomówimy. I do generalnego spadku Europy, nie samej Unii Europejskiej, w globalnym, prawie 8-miliardowym świecie. Jedni mają nadzieję, że będzie to zimny prysznic dla urzędników Brukseli, inni, że została wyciągnięta zawleczka i jedność Unii jest już nie do utrzymania. Czy Brexit to wyrok na Unii, Adam Jasser? No, nie wiemy tego, bo tu możliwych scenariuszy jest całe mnóstwo, od jakiegoś welwetowego rozwodu, który de facto nie zmieni specjalnie nic w tych relacjach, bo już dzisiaj słyszymy głosy z Wielkiej Brytanii, że tak naprawdę to nie trzeba rozpoczynać tych negocjacji wyjściowych szybko, że może jeszcze coś się wydarzy, także już w samej Wielkiej Brytanii pojawiają się głosy, które mówią, ale Cameron, który podał się do dymisji, dość jednoznacznie powiedział, że tutaj składa i nowy premier już będzie decydował o... No jasne, ale Boris Johnson, który jest jednym z głównych kandydatów na tego nowego premiera, powiedział natychmiast, że nie należy się z niczym spieszyć. W związku z tym z jednej strony może to potrwać dłużej, z drugiej strony może być inna dynamika w innych krajach europejskich, gdzie może rosnąć poparcie też dla przeprowadzenia tego typu... Dokładnie, Holandia, Francja, no tak, za chwilę no więc, może się ustawić kolejka. No więc właśnie, no więc my po prostu nie wiemy. I dzisiaj mówienie, że my wiemy, że scenariusz A albo scenariusz B albo scenariusz C się rozwinie, no to jest wróżenie z fusów. Tak jak już pan profesor powiedział, jedyną pewną rzeczą jest niepewność. W związku z tym na razie trzeba zachować moim zdaniem spokój, obserwować, no i powoli zacząć myśleć, co z tego wynika. Natomiast nie ulega wątpliwości, że dla Unii Europejskiej to jest cios. To jest najpoważniejszy cios od jej powstania. Do tej pory Unia się rozszerzała, nawet jeżeli były jakieś kłopoty, no to przyjmowała nowe kraje. Do tej pory dyskusja była o tym, żeby kraje nie wychodziły z Unii, żeby nie zostały wypchnięte z Unii, tak jak Grecja czy te słabsze kraje południa. A tu po raz pierwszy wolą wyborców jeden z krajów deklaruje, że chce wyjść z Unii. Także ja uważam, że dla Polski to jest o tyle trudna sytuacja i taka wymagająca poważnej refleksji, że to jest kontrapunkt do rozszerzenia Unii z 2004 roku. Właśnie, bo tutaj kwestie tak imigracyjne przesądziły o wyniku tego referendum i fakt, że Polacy w ostatnich latach stanowili tak liczną grupę migracyjną do Wielkiej Brytanii, niewątpliwie przyczyniło się do tego wyniku. Właśnie mówiąc o receptach i o stanowisku Polski. Polski rząd, szanujemy decyzję obywateli Wielkiej Brytanii, nie oznacza ona jednak zakwestionowania projektu europejskiego i konieczne jest podjęcie reform Unii Europejskiej.
a Polska będzie aktywnym członkiem tego procesu. Czyli tutaj akurat to, co pan profesor powiedział, zgadzamy się co do reform, ale właśnie jakie powinny być te reformy, bo no, dalsza integracja, w ogóle głębsza integracja, no to jest to, co zniechęciło akurat Brytyjczyków, więc jakie te reformy powinny być? Znaczy, jedna rzecz nie ulega wątpliwości, zresztą moim zdaniem to był błąd pana Junckera, szefa Komisji Europejskiej, którego zresztą znam dobrze. On był przez kilkanaście lat premierem Luksemburga, najbogatszego państwa Unii Europejskiej. On powiedział przed referendum, że nie będzie tutaj już żadnych targów jakby z Wielką Brytanią, która prowadziła negocjacje wcześniej, bo to ja uważam, że Cameron popełnił ogromny błąd, jakby ryzykując własną karierę i próbując zwyciężyć jako lider. Mówi się, że nie miał wyjścia. Pewnego nurtu? Nie sądzę, bo to jest ryzykowne, to tak przepraszam za porównanie, jakby w rodzinie przeprowadzić tajne głosowanie na temat pozycji jakiejś osoby i z gwarancją, że nikt nie będzie wiedział, kto jak głosuje, to nawet głowa rodziny mogłaby przegrać. To nawet nie w tym rzecz. Unia się rozwijała od 1951 roku, od traktatu paryskiego, gdy zdecydowano o powstaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Wkrótce powstała szóstka, później się etapami rozwijała. Mieliśmy do czynienia z traktatami rzymskimi, które dały podstawę WG, później były, już nie chcę ich wszystkich wymieniać, i traktat z Maastricht, i amsterdamski, i nicejski, i ten, który na razie jest najbardziej obowiązujący, lizboński. Wydaje mi się, odpowiadając ogólnie na pana pytanie, że być może trzeba będzie przyjąć nowy traktat. Nowy traktat, który by regulował pewne sprawy, bo widać na przykład, że ta kwestia migracji, mówię to też jako były długoletni szef Komisji Migracji i Uchodźców Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ja w swoim życiu widziałem może 100 obozów dla uchodźców we wszystkich częściach świata. I trzeba powiedzieć, że obecna ekipa wtedy, która szła do władzy, Prawa i Sprawiedliwości, no, zachowała się w sposób niesolidarny, zwłaszcza ci, którzy stoją na czele państwa polskiego, które było historycznie, obywatele tego państwa migrowali wszędzie, no, żeby nie mówić, i z różnych kultur i cywilizacji, no wystarczy, ja przypomnę sobie, kierowałem delegacją polską z ogromną liczbą tych, którzy jeszcze żyli w 60-lecie wyprowadzenia wojsk Andersa do Iranu. Do Iranu, więc... Mm-hmm. Czyli no tak, prawdopodobnie, ale to odchodzimy strasznie daleko. Nie, ale chodzi mi o to, że moim zdaniem oczywiście kwestie migracji miały znaczenie. Kwestie innego pojmowania suwerenności, bo nie ma dzisiaj państw stuprocentowo suwerennych. To jest kategoria raczej złożonej współzależności. A są poza tym państwa, które chcą przystąpić, na przykład zachodnich Bałkanów, typu Albania i tak dalej, więc... Miejsce się zwolniło. Nie, to nie miejsce, no bo Unia miała, w Europie jest 50 państw, w Unii 28 wciąż. W ciągu 2 lat Wielka Brytania wyjdzie formalnie, tutaj nie ma, artykuł 50 punkt 2 traktatu lizbońskiego mówi jasno, ale później, nie wiem, 5, 7, a może i 10 lat, będzie okres, co zrobić z 12 tysiącami rozmaitych technicznych umów i porozumień Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Trzeba negocjować je od nowa. Adam Jasser, właśnie była mowa o migracji, ale też wiemy, że kampania zwolenników Brexitu w Wielkiej Brytanii była zbudowana właśnie na krytyce polityki migracyjnej, zarówno unijnej, jak też. Ale to jest kompletne nieporozumienie, dlatego że to była suwerenna decyzja rządu brytyjskiego w czasie, kiedy nowe kraje wchodziły do Unii Europejskiej, żeby bardzo szeroko otworzyć drzwi. Inne kraje powprowadzały okresy przejściowe. Tu Unia z tym nie miała nic wspólnego, więc to było absolutne nadużycie tej kampanii wyjścia. Wiązanie migracji osób z naszego regionu do Wielkiej Brytanii z polityką unijną, więc to po prostu, to były emocje i to zupełnie, ciekawsza jest ta kwestia suwerenności. Przepraszam, tylko poznałem, premier Blair, bardzo prounijny, najbardziej ze wszystkich ostatnich premierów, on podjął decyzję. To była jego osobista decyzja, więc to Brytyjczycy mogą mieć pretensje że bez okresu partii przejściowego, Polacy mieli 7 mieć lat okres przejściowy w Niemczech i Austrii. No więc właśnie, więc mogą mieć pretensje w pewnym sensie sami do siebie, a nie do struktur unijnych. Na pewno biurokracja brukselska nie narzuciła tego otwartego systemu migracyjnego. To po pierwsze. Po drugie, słusznie pan zadał pytanie o te reformy unijne. No więc
ustalmy, jakie to mają być reformy. Bo czy wie pan. Dalsza integracja, czy jednak osłabienie? No więc słowo reformy jest najczęściej nadużywane i bardzo pojemne. Dla jednych mogą oznaczać cofanie się, a dla innych pójście do przodu. Więc ja pytanie jest takie, no, jeżeli polski rząd w tej chwili mówi, że potrzebne są reformy, no to trudno się z tym nie zgodzić. Pytanie jest, na czym one mają polegać? Bo jeżeli rząd polski pójdzie śladem Camerona, mówiąc, są potrzebne reformy, które rozluźnią te wewnętrzne połączenia między Unią a poszczególnymi krajami i to wróci do koncepcji strefy raczej wolnego handlu, bardziej niż jakiejś takiej głębszej politycznej integracji, to oczywiście można mówić o takiej reformie, tylko trzeba się liczyć z tym, że niektóre kraje będą wolały pójść inną ścieżką. I w związku z tym, że jednym ze możliwych scenariuszy jest jak gdyby podzielenie się Unii Europejskiej na dwa obozy. I będą trzy nawet, bo ja uważam, ta prędkości. Stara szóstka, strefa teraz, euro, do której my nie należymy. Więc teraz może być tak, że rząd polski wychodząc z bardzo ambitnym i ciekawym nawet programem reform, które polegają na właśnie osłabieniu tych związków, no znajdzie się w jakimś, Polska znajdzie się w takim zewnętrznym jakimś otoczeniu Unii Europejskiej. To nie musi być dla Polski złe, tylko trzeba mieć świadomość, że taki wybór w którymś momencie przyjdzie i trzeba będzie zdecydować, czy idziemy w stronę głębszej integracji, czy trzymamy się czegoś innego. Więc z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że najwłaściwsze dla Polski jest to, żeby w tej chwili bardzo pragmatycznie obserwować tę sytuację, a przede wszystkim starać się wypracować jakiś kompromis wewnątrzkrajowy na temat tego, czego Polacy tak naprawdę oczekują. Bo mówiąc tego nie wiemy. Rząd wypowiada się dzisiaj, że są potrzebne reformy, ale jeszcze Polacy nie mieli szansy się wypowiedzieć, jakich reform w tej sprawie oczekują. Więc jakaś forma konsensusu wewnętrznego i pewnej zgody, bo ja przypomnę, że dlatego Polska była tak skuteczna w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej, i później w realizacji tych pierwszych lat członkostwa, że była pewna spójna wizja polityki zagranicznej ponad podziałami. Dzisiaj tego nie ma i jeżeli Polska tego nie odbuduje, to w ten czy inny sposób ta cała sytuacja uderzy w nas rykoszem. Nie wiem, czy będzie łatwo o konsensus, wliczając tutaj rozdarcie polityczne, a też umocnienie się izolacjonistycznych jednak tutaj sił, dlatego że wiceszef partii Korwin Przemysław Wipler opublikował dziś na swoim profilu baner z hasłem Polexit. Czy rezygnacja Brytyjczyków właśnie będzie impulsem? Tak, ale nie nagrzewajmy atmosfery. Nie tylko on. Główne partie prezes Kaczyński dzisiaj w takim krótkim oświadczeniu powiedział, że nie ma mowy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Główne partie opozycyjne na pewno sobie tego też nie życzą, więc to, że na marginesie się znajdą partie i grupy, które są poza parlamentem i które... Ale zyskują poparcie. Nie, ale Zobaczymy, czy zyskują. Na razie nie udało im się wejść do parlamentu, a wybory mieliśmy rok temu, więc poczekajmy. To, że Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało i prowadziło taką de facto politykę przed wyborami kontra uchodźcom i w ogóle wyrażało eurosceptycyzm, to nie jest zjawisko dobre, ale ja wypowiadam się na imieniu również Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przeprowadził referendum w Polsce, gdzie 77% osób przy frekwencji prawie 59% opowiedziało się za wejściem do Unii i pamiętajmy, że teraz to nie chcę powiedzieć, że może być puszka Pandory, ale ta zgoda i potrzebne są rozmowy, które być może prezydent powinien zorganizować z udziałem sił politycznych, które są reprezentowane zarówno w polskim parlamencie, jak i w europarlamencie, bo jego rola będzie istotna. Pamiętajmy natomiast, że tu kilka procesów może się zacząć negatywnie. Po pierwsze, i to nie jest dla nas sprawa obca, może się w pewnej perspektywie podzielić sama Wielka Brytania. Zjednoczone Królestwo może przestać, Szkocja, Walia, Irlandia Północna i tak. Po drugie mogą rosnąć procesy separatystyczne w poszczególnych państwach, nawet Katalonia, weźmy Hiszpania. Wreszcie zmniejszy się w ogóle rola Europy. Europa to jest 820 milionów ludzi, sama Unia 500 milionów i na tle, nie wiem, Indii, które mają za chwilę, będą miały wyprzedzą Chiny, prawda, 1,4 mld. Do tej pory były cztery ośrodki, które jakby odpowiadały głównie za procesy w świecie. USA lekko osłabione, ale wciąż numer jeden. Rosja ze względu między innymi na potęgę militarną, jedno z dwóch państw mające możliwość drugiego uderzenia nuklearnego. Chiny rosnące w siłę i Unia Europejska en bloc. To się teraz może nie stać, a wreszcie my w Polsce, poza tego nie będzie od razu.
poza możliwym scenariuszem czarnym, że część Polaków z Wielkiej Brytanii, z tych 850 tysięcy, będzie musiała wrócić, że my możemy stracić, ponieważ Wielka Brytania wpłacała do tej pory 10 miliardów euro do budżetu. Na netto to było 7 miliardów, tego może być mniej. Że frankowicze, 700 tysięcy osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, to kolega Petru, który za tym się prawda opowiadał teraz, będzie miał więcej problemów na sumieniu. Więc cały plan Junckera, na którym opiera się plan premiera Morawieckiego, do tej pory myśmy nie potrafili wykorzystywać wielu środków, więc znaków zapytania jest bardzo dużo. Pan wspomniał o Rosji. Na Kremlu otwierają szampana. To kolejny popularny dzisiaj komentarz. Adam Jasser, czy pan uważa, że właśnie Moskwa jest głównym beneficjentem Brexitu, jeżeli chodzi o graczy zewnętrznych? Ja nie mam tak dobrych źródeł na Kremlu, żeby stwierdzić, czy tam otwierają szampana, czy nie, ale... Ściany są grube. Ale nie ulega wątpliwości, że Rosja nie jest zainteresowana jednością europejską i dla Rosji, i to wiemy z wielu wypowiedzi bezpośrednio, więc to nie jest żadna analityka, tylko trzymanie się faktów, że Rosja woli bilateralne negocjacje z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Więc na przykład w kontekście reform, o których pan wspomniał, jeżeli te reformy miałyby doprowadzić do osłabienia roli Komisji Europejskiej we wspólnocie, no to w Rosji to jest jak najbardziej w smak, no bo to znaczy, że się będzie jeździło do Berlina, się będzie jeździło do Paryża, będzie się dalej jeździło do Londynu i tam się będzie negocjowało i układało, więc no, po prostu z tymi reformami musimy być bardzo ostrożni, bo nie ulega wątpliwości, że Rosja początkowo uważała, że rozszerzenie NATO na wschód jest głównym problemem i starała się temu przeciwstawiać. Rozszerzenie Unii na wschód zlekceważono na Kremlu, po czym się zorientowano, że tak naprawdę to członkostwo w Unii Europejskiej jest dużo większym wyzwaniem dla zdolności Rosji do wpływania na europejską agendę niż NATO. Bo to jest codzienny biznes, bo to są codzienne relacje, codzienna dyplomacja. Ja uważam, że ta teza... I w związku z tym Rosja w tej chwili oczywiście no, widzi to postępujący rozkład Unii Europejskiej i to jest na rękę, bo to prowadzi do starej rosyjskiej polityki bilateralnych stosunków i rozgrywania, dzielenia i rządzi. Ja mam nieco odmienne zdanie. Oczywiście, że Rosja woli rozmawiać z 28 państwami w sposób dwustronny niż en bloc. Widać to chociażby po tym, jak niektóre państwa, Niemcy, Włochy, Węgry, przedwczoraj minister spraw zagranicznych Węgier powiedział jasno, sankcje nie powinny być kontynuowane wobec Rosji. Ale uważam, że to jest prymitywnie uproszczone podejście. W zeszłym roku, to są ostatnie dane, Unia Europejska jako całość importowała z Rosji towary na 136 miliardów euro, sama połowę z tej sumy eksportując. Główne inwestycje 75% w Rosji samej, a także główne zasoby walutowe Rosji to jest euro. W zeszłym roku o 1/3 spadł bilans handlowy między Rosją a Chinami. Więc to jest takie uproszczone spojrzenie. To są skomplikowane spojrzenia. Niemcy mają takie piękne powiedzenie, Hassliebe, nienawiść i miłość, więc te relacje nie są... To prawda, ale zasada jest prosta, dziel i rządź. Absolutnie. Z punktu widzenia polityki, politycznego. Dla Rosji to jest korzystne, ale gospodarczego, finansowego niekorzystne. Tego nie wiemy, dlatego że jeżeli cała gospodarka rosyjska zależy przede wszystkim od eksportu paliw i innych bogactw naturalnych, no to już kwestia możliwości lepszego dogadania się bezpośrednio z Berlinem w sprawie kolejnego rurociągu. Ale to ma miejsce. Rurociąg będzie budowany. Będzie budowany, ale na przykład może być obarczony różnego rodzaju warunkami dostępowymi czy innymi. No w każdym razie jako wspólnota na pewno poszczególne kraje europejskie mają, wspomniał pan redaktor o tym, mają silniejszą i pan zresztą sam wspomniał o tym, że siła Unii jako całości w tym globalizującym się świecie jest większa. No więc jeżeli Rosja lubi rozgrywać, a my wiemy, że ma historię rozgrywania państw europejskich przeciwko siebie, a zwłaszcza naszego regionu, więc to, co te wydarzenia w Wielkiej Brytanii przesuwają nas bardziej na wschód. No szukając puenty, powiedziałbym tak, generał de Gaulle kiedyś, gdy się te procesy zaczynały integracyjne, a który jeden z najwybitniejszych polityków powojennych, mówił tak,
pesymistycznie, że sen o zjednoczonej Europie nie ma szansy na spełnienie, bo z twardych jajek nie zrobi się omletu. Mylił się i wierzę, że teraz nastąpi okres pewnej refleksji, wyciągnięcia wniosków i że jest to jakieś cofnięcie w procesie integracji, która może w zmienionym charakterze wkrótce nadal nabrać nowego rozpędu. O przyszłości zjednoczonej Europy już bez Wielkiej Brytanii rozmawiam dziś z Adamem Jesserem, Tadeuszem Iwińskim. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję.